Witajcie kolekcjonerzy, z tej strony Krix i dzisiaj mam do odpakowania paczkę od widza z kanału Gaming with Passion. Tak więc paczka jest raczej ogromna, coś pewnie koło metr na metr. I zaraz ją odpakuję. Dobra, zabieramy się za to, trochę już to nadciąłem. Spróbujemy to jakoś wyciągnąć. I dobra, od mojego widza z kanału Gaming with Passion, linki wam dam oczywiście w opisie, dostałem coś takiego. A dokładnie, po drugiej stronie wykonał nam mapę z Morrowinda. Mam nadzieję, że będzie tu widać. Jest na dole tabliczka World and Hell. No, sorry. Jest wykonane na cieniutkiej sklejce. Technikę na teraz nie powiem dokładnie, jak się nazywała. Oto podobno on ma zrobić w formie jeszcze filmu, jak coś takiego sobie samemu wykonać. Tak więc myślę, że wspaniała rzecz. Wszelkie linki, tak jak mówię, do jego kanału, który gorąco polecam, bo naprawdę ma bardzo fajne filmy i tutaj akurat nie żartuję, to warto, żebyście po prostu sobie sprawdzili, pewnie wam się spodoba. A mapę zaraz wam pokażę trochę z lepszego ujęcia. Powierzchnia jest lekko chropowata, całość została pociągnięta lakierem. Widzimy, tutaj mamy taką deseczkę z nazwą całej tej lokalizacji Wardenfell. Mamy również tutaj takie bardzo fajne, nie wiem czy, jak to jest dokładnie zrobione, ale deseczki, znaczy no powiedzmy plakietki przyczepione. Jak widzicie, one odstają. To jest chyba główne miasto, już nawet nie pamiętam, jak to po prostu było oznaczone w grze, ale mi się zoom ustawił. Powierzchnia jest taka fajna, chropowata, tak jak mówiłem, lakierowane i wygląda to wręcz rewelacyjnie. Nie wiem tylko po prostu, gdzie ja znajdę miejsce na ścianie, bo raz, że to trochę waży, to jest jeszcze olbrzymie. Piękna, naprawdę wspaniała rzecz, czegoś takiego jeszcze nigdy nie dostałem, tym bardziej od widza. A można byłoby coś takiego wrzucić do wydań dla prasy. Naprawdę wspaniała rzecz, za którą bardzo dziękuję. I dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ta wspaniała mapa się wam podobała. Jestem zachwycony. Mam nadzieję, że znajdę tylko miejsce, żeby ją powiesić albo gdzieś przynajmniej umiejscowić. My widzimy się już niedługo, tak więc dzięki, do zobaczenia, cześć.